Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj filmik na temat grzyba, którego wszyscy znacie i zbieracie. Jak widzicie tutaj koło mnie, popularna kurka, czyli pieprznik jadalny. Pieprznik jadalny, grzyb, który charakteryzuje się swoim własnym zapachem, takim lekko owocowym, który pewnie większość z Was zna. Grzybek, który pojawia się w lasach naszych od maja do października. I grzyb, który jest w zasadzie grzybem bardzo popularnym, mimo to, że jest mikoryzowym, to mikoryzuje z różnymi drzewami. Głównie lubi mikoryzować z sosną i świerkiem, co nie przeszkadza mu też w mikoryzie z bukiem i innymi drzewami liściastymi. W tej chwili, jak widzicie, jest tutaj ich kilka. Potrafią stworzyć nawet czarcie kręgi i mogą rosnąć dość licznie. Kurkę, czyli pieprznika jadalnego, możemy pomylić głównie z pieprznikiem, słuchajcie, pomarańczowym. I tutaj mało kto w zasadzie potrafi rozróżnić te dwa gatunki ze zbierających. Następnym grzybem, z którym można go pomylić, jest pieprznik ametystowy. O różnicach powiem jeszcze za chwilę. No i zupełnie, że tak powiem, nieobyci grzybiarze potrafią pomylić kurkę z lisówką pomarańczową. O różnicach z lisówką pomarańczową szczegółowo mówiłem o odcinku o lisówce pomarańczowej, do którego to oglądnięcia Was serdecznie namawiam. Natomiast różnice, jeżeli chodzi o pieprznika pomarańczowego, to po pierwsze, pieprznik pomarańczowy, jak sama nazwa wskazuje, jest bardziej pomarańczowy, kurkę mamy w kolorach bardziej żółtych. Po drugie, w przekroju pieprznik pomarańczowy jest bardziej biały od kurki. Jego zapach jest mniej wyczuwalny, chociaż bardzo zbliżony do kurki, ale mniej wyczuwalny. No i najważniejsze w smaku, smak ma ostry, gdzie kurka ma smak delikatny. Natomiast jeżeli chodzi o pieprznika ametystowego, to różnica polega na tym, że kapelusz pieprznika ametystowego miewa taki fioletowy nalot. Myślę, że znam kilka miejsc pieprznika ametystowego, więc może mi się w tym roku jeszcze o nim uda film nakręcić. Dobra, pokażę Wam teraz zbliżenie. Jak widzicie, kolor jego jest żółty, żółto-pomarańczowy. Tych kurek wyrosło tutaj dość licznie. Ja Wam pokażę natomiast jednego z nich. Mówię jednego, bo jest to pieprznik jadalny. Przekrój. Zobaczcie, w przekroju jest bardziej biała bądź biało-bladożółta. I to, co też pewnie wiecie, ale musimy pokazać. Kurki, słuchajcie, nie mają blaszek, tylko mają listewki. Czym się one różnią od blaszek? Przyjrzyjcie się teraz dokładnie. Te listewki są grubsze, schodzące na trzon. Oj, kurczę, stoję na górce i mi kurka wypadła teraz. Weźmy jeszcze jedną. O, tu lepiej nawet widać te listewki. Widzicie? Takie wyglądają, troszeczkę żyłkowane, bardziej zrośnięte z kapeluszem. Myślę, że to chyba tyle. Natomiast jedna ważna rzecz, o której chcę powiedzieć na koniec. Słuchajcie, kurki mają właściwości odrobaczające. Dlatego same w sobie nie bywają zaczerwione. To po pierwsze, po drugie, znaczy, nie wiem, nie pamiętam, żebym znalazł zaczerwioną kurkę pieprznika jadalnego. I drugie, najważniejsza sprawa, mówię, mają właściwości odrobaczające, ale jedzone na surowo. Więc warto od czasu do czasu takich kurek, jak przyniesiecie do domu, 2-3 kurki wymyć pod bieżącą wodą, ale pamiętajcie, żeby wymyć, żeby z kolei nie narazić się na tasiemca bąblowcowego, bo to też się może zdarzyć. Wymyć taką kurkę i zjeść na surowo 2-3 owocniki. Zostaniecie odrobaczeni. Dobra, dzięki i do następnego odcinka. Cześć.